Praca w re. Trwa remont nawierzchni na ulicy Głogowskiej tuż za wiaduktem imienia Kosynierów Górczyńskich. Prawy pas jest obecnie dostępny dla kierowców. Na lewym trwają prace, zostanie wymieniona nawierzchnia, włazy kanalizacyjne. Po tych pracach ekipy remontowe przeniosą się na prawy pas, a kierowcy będą mieli do dyspozycji pas lewy. Rzeczniczka ZDM podkreśla, że jest to kolejny etap zmian nawierzchni na ulicy Głogowskiej. W zeszłym roku roboty prowadzone były na odcinku wjazdowym do miasta. Przyszedł czas na wylotówkę. Prace maksymalnie powinny potrwać do połowy września, a koszt prac to 1 700 000 zł. Praca w RE również na granicy Poznania i Plewisk. Tu od marca trwa budowa węzła przesiadkowego, który zdecydowanie poprawi i przyspieszy ruch w tej okolicy. W związku z budową sieci infrastruktury podziemnej na ulicy Grunwaldzkiej po jej poznańskiej stronie potrzebna jest zmiana w organizacji ruchu. Bardziej dotkliwą tak na dobrą sprawę dla pieszych niż dla kierowców. Dla pieszych to jest zamknięcie chodnika w rejonie skrzyżowania ulicy Twardogórskiej i Grunwaldzkiej. I czasowe zamknięcie przejścia dla pieszych. Uważać muszą nie tylko piesi, ale i kierowcy. Choć oni mają nieco łatwiej, bo jezdnia, mimo że zwężona, ale ruch nadal odbywa się dwukierunkowo. Zdaniem pana Macieja ta budowa była konieczna. Mieszkam tutaj prawie 25 lat i faktycznie wcześniej ten węzeł dawał się mocno we znaki. I myślę, że jak go zmienią, to wszyscy będą cieszyli się i chwalili. Jest zasada, bo korzystam codziennie z tego przejazdu, ale jest to uciążliwe. Od kilku lat jeżdżę, żonę wożę zawsze latem i po prostu staliśmy tu nieraz po pół godziny. A próbowałem jeździć Głogowską, to w tej chwili jest jeszcze gorzej niż tu. Od dziś dostępne jest również nowe przejście od strony Plewisk w kierunku peronu kolejowego na stację Poznań-Unikowo i samej Grunwaldzkiej. Przejście poprowadzono przez plac budowy, w miejscu rozebranego budynku przy Grunwaldzkiej. No jest to związane stricte z tym, że no nie chcemy, żeby mieszkańcy gdzieś tam poruszali się w rejonie maszyn. Też ten teren musi ulec podniesieniu. Według PIM-u zmiany w organizacji ruchu na ulicy Grunwaldzkiej mają potrwać 2 tygodnie. A sama budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego łączącego Poznań z Plewiskami zakończy się pod koniec przyszłego roku. Damian Wełna, Puls Dnia.